Bardzo często w murach naszego muzeum gościmy również członków Polskiego Związku Filatelistów Zarządu Okręgu w Koszalinie. I warto od razu powiedzieć, może taki dla reklamy kolegów filatelistów, że Okręg Koszaliński jest jednym z najprężniej działających w kraju. On działa już od lat 50. A więc, jak to się mówi, przekroczył ładny wiek. Prezesem zarządu okręgu jest pan Andrzej Skorek, natomiast grupa skupionych wokół niego pasjonatów, filatelistów rzeczywiście potrafi pokazać coś wyjątkowego na malutkich znaczkach pocztowych, na tak zwanych całostkach, na bloczkach filatelistycznych. Bardzo często przy okazji rozmaitych rocznic upamiętniających wydarzenia historyczne filateliści goszczą w naszym muzeum i na ekranach pokazują to, co mają najcenniejszego. Przy okazji Narodowego Święta Niepodległości prezentowane są tak zwane piłsudczany, a więc Józef Piłsudski na znaczkach i kartkach pocztowych, bądź na bloczkach filatelistycznych, ale również i prezentowane są inne postacie. Ignacy Jan Paderewski, generał Józef Haller, Roman Dmowski, wszyscy ci, którzy mieli wyjątkowy wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Trzeba w ogóle powiedzieć, że tematyka patriotyczna na znaczkach pocztowych ma wyjątkową tradycję. Proszę sobie wyobrazić, że w okresie II wojny światowej, także w obozach jenieckich, w których przebywali polscy oficerowie, wśród nich byli także i zapaleńcy, artyści, więc wydawano nakładem tak zwanej poczty obozowej różnego rodzaju znaczki wykonywane bądź to w linorycie, bądź to jako drzeworyty, ale niezwykle cenne są również pieczątki, stemple okolicznościowe poczty obozowej. To, co prezentujemy na naszej wystawie, to jest niestety tylko skromny ułamek tego, co filateliści posiadają w swoich klaserach, w swoich szufladach, w innych miejscach. Specjalnymi okazjami do ich zaprezentowania są tak zwane pokazy znaczków pocztowych. Miejmy nadzieję, że kiedy już miną obostrzenia związane z pandemią, filateliści zaproszą nas na wyjątkową wystawę swoich zbiorów, nie na kilku ekranach, ale na wielkiej powierzchni.